Witam w kolejnym odcinku z serii Prawda. Dzisiaj zajmiemy się różnicą między duszą a inner being, bo już ustaliliśmy sobie, że jesteś zrodzony z Boga, nie stworzony przez Boga. Ustaliliśmy sobie, że masz cztery ciała i te jedno z tych najważniejszych twoich ciał jest to boskie ciało. I zauważyłem, że część z was używa słowa dusza i w samym słowie nie ma problemu. Ważne jest, żebyś zrozumiał, czym tak naprawdę jest ta boska część ciebie. Dzisiejszy odcinek jest częścią większej serii pod tytułem Prawda, którą znajdziesz na mojej stronie adamaleksander.org i obejrzyj przynajmniej dwa odcinki przed obejrzeniem tego. To jest odcinek o tym, że jesteś zrodzony z Boga, nie stworzony przez Niego i odcinek o tym, że masz co najmniej cztery ciała i jedno z tego ciała, to twoje najważniejsze ciało, to wieczne ciało, to jest to boskie ciało zrodzone z Boga. Zauważyłem w swoich komentarzach na YouTubie, że część z was, znaczna część, używa słowa dusza. I w samym słowie dusza nie ma problemu. Tylko pytanie jest, jak ja czytam, widzę słowo dusza, to pytanie moje jest, która dusza? Co ty rozumiesz przez słowo dusza? Ja osobiście nie używam słowa dusza. Przez długi czas nie używałem słowa Bóg. Dopóki nie zrobiłem odcinka, tłumacząc ci, czym dla mnie jest Bóg. Bo niektóre słowa są tak silnie naładowane różnymi wierzeniami, że używając ich i nie wiedząc dokładnie, co masz na myśli, ja tylko mogę zgadywać, jak ty rozumiesz to słowo. Ja osobiście używam słowa inner being, bo jest bardziej neutralny. Nie lubię też takich słów jak wyższe ja, bo jest tam element wyższości. Dlatego przestałem przy inner being. Natomiast chciałem ci dzisiaj powiedzieć, pokazać, jaka jest różnica między inner being a chrześcijańską duszą. I chrześcijańska dusza jest o tyle problematyczna, że jest bardzo wiele różnych kościołów chrześcijańskich. Ale ponieważ mój kanał jest w języku polskim i znaczna większość, jak nie wszyscy prawie z nas, są wychowani w kulturze i tradycji katolickiej, to zajmę się katolicką duszą. Więc pierwszą różnicą między duszą a inner being to już jest to, o czym żeśmy mówili w poprzednich odcinkach. Tutaj załączę jakiś odcinek o tym, że dusza jest stworzona przez Boga na Jego podobieństwo. Inner being jest zrodzone z Boga. Jak coś się z czegoś zradza, to jest częścią tego, z czego się zrodziło. Jak coś jest stworzone, nawet na podobiznę, to jest to obcy byt. Jak malarz tworzy obraz, nawet jak to jest autoportret, to nie możesz powiedzieć, że obraz jest częścią malarza. Więc stworzony, zrodzony. Ogromna różnica. I to stworzenie, zrodzenie ma swoje konsekwencje w drugim punkcie. Dusza nie jest częścią Boga. W katolicyzmie istnieje Trójca Święta i dusza nie ma tam miejsca. Inner being jest częścią Boga. Inner being to jest kropla wody w oceanie, który składa się z miliardów, miliardów do potęgi miliardów i biliardów kropel wody. Więc dusza nie jest częścią Boga, inner being jest częścią Boga. Kolejna istotna różnica to jest w katolicyzmie dusza jest stworzona przez Boga i ma tylko jedno życie. Inner being ma tyle żyć, ile chce. Inner being podlega reinkarnacji, ma tyle żyć i tyle wcieleń, ile chce. I inner being też ewoluuje i taki czas przyjdzie, gdzie te wcielenia, te reinkarnacje twojego inner being też wyewoluują z tego fizycznego świata. Natomiast na pewno twój inner being nie ma jednego życia. Czwartą bardzo istotną różnicą między duszą a inner being jest to, że dusza rodzi się w grzechu. Człowiek
dusza rodzi się, przychodzi tutaj z grzechem pierworodnym. Dziecko bierze pierwszy wdech i już jest grzesznikiem. Inner being patrzy, wzrusza ramionami i co to jest grzech? Inner being nie zna konceptu grzechu, bo inner being kocha cię bezgranicznie, absolutnie i bezwarunkowo. Kolejną istotną różnicą między duszą a inner being jest to, że dusza istnieje tutaj dla uwielbienia Boga, dla miłości samego Boga. Inner being istnieje tylko i wyłącznie dla radości życia, dla radości tworzenia, dla radości doświadczania. Zrobimy odcinek o tym, że radość to jest jedyny sens życia i tu gdzieś go załączę. Uwielbienie, radość. Ogromna różnica. Kolejną istotną różnicą między duszą a inner being jest to, że to Bóg wybiera dla ciebie twoje życie. To Bóg decyduje, że rodzisz się tu, a nie gdzie indziej. I tu na marginesie jest fascynujące pytanie, które dekadę temu spędzało mi sens powieki, na które w sumie nie ma odpowiedzi. Dlaczego w chrześcijaństwie, jeżeli skoro Jezus jest jedyną drogą do nieba, dlaczego w chrześcijaństwie Bóg decyduje o tym, gdzie się urodzisz? I skoro tak, to dlaczego wybieracie życie w rodzinie islamskiej, czy muzułmańskiej, czy buddyjskiej na przykład, czy świadek Jehowych? Fascynujące pytanie, a to tak na marginesie. Bóg wybiera miejsce narodzin duszy. Bóg wybiera twoje życie. Inner being samo dokonuje decyzji, co chce przeżyć. I o tym też zrobiłem odcinek, tu dziś go załączę, że to ty wybrałeś to życie. I ta wola Boga, to, że Bóg wybrał dla ciebie twoje życie, nie kończy się razem z wyborem tego życia. Istnieje wola Boga i to, co ci się przydarza, też jest jego wolą. Inner being nie ma woli nad tobą. Inner being pozwala ci kreować swoje życie. Nawet jak błądzisz, to widzi wartość w tym błądzeniu, dlatego, że kocha cię bezgranicznie, bezwarunkowo i absolutnie. Zawsze cię prowadzi w stronę twoich pragnień, ale ci nigdy nie narzuca. Twój inner being nie może pragnąć za ciebie. Więc nie ma woli, którą może na ciebie narzucić. Kolejną różnicą między duszą a inner being jest sama śmierć. Bóg decyduje, kiedy umierasz w katolickiej religii. Dlaczego i aborcja, i eutanazja są takim ogromnym problemem w katolicyzmie? Dlatego, że no to ludzie chcą wejść w domenę Boga i decydować za Niego. W inner being każda śmierć bez wyjątku jest samobójstwem. W tym sensie, że każda śmierć jest na życzenie, i śmierć nigdy, ale to nigdy nie jest problemem. Wszystko w tym życiu, w tym wszechświecie, to jest jedna wielka wibracja, jeden wielki cykl. I niektóre te cykle trwają jedną miliardową sekundy, niektóre trwają miliardy lat. Zamykasz oczy, otwierasz oczy i życie i śmierć jest podobnie. Jak umierasz, to tylko umierasz z naszej perspektywy. To niczego nie kończy. To zamykasz oczy. Potem znowu otwierasz. W nowym życiu, nowi ludzie, nowe doświadczenie. Fun, fun, fun. Czyli dusza, Bóg decyduje, kiedy umierasz. Tutaj ty decydujesz, kiedy umierasz. Kolejną różnicą już jest po samej śmierci. W katolickiej doktrynie po śmierci czeka się sąd ostateczny. W inner being czeka cię oświecenie. Po śmierci zawsze doświadczysz swoich wierzeń, jakie by one nie były. Więc nawet jak jesteś zagorzałym katolikiem i wierzysz w katolicką doktrynę, to doświadczysz swoich wierzeń. Jak wierzysz w sąd ostateczny, to będziesz miał sąd ostateczny. Jak wierzysz, że w bramę Piotrową, to będzie na ciebie czekał Piotr. Doświadczysz wszystkich swoich wierzeń i zostaniesz powoli wmasowany w rzeczywistość. Czyli po śmierci, wcześniej czy później, i tak czeka cię oświecenie. Dusza po sądzie ostatecznym może trafić do piekła lub do nieba. I to oczywiście Bóg decyduje. I decyduje tylko na podstawie tego twojego życia tu i teraz, więc posłuszeństwo jest wpisane w życie twojej duszy.
Inner being nigdy cię nie osądza, bo bezwarunkowej miłości, w absolutnej miłości nie może być osądzenia, bo osądzenie będzie się wiązało z potępieniem. Nie ma czegoś takiego jak potępienie. Wszystko ma swoją wartość, wszystko bez wyjątku. Inner being wierzy, że niebo i piekło jest tu i teraz. Jak przychodzisz tutaj, jak radujesz się swoim życiem, jak pozwalasz sobie na manifestację tego życia, którego bardzo chciałeś przeżyć, jak naprawdę idziesz swoją ścieżką radości, to jesteś w niebie. Jak twoje wierzenia, które czasami naprawdę pielęgnujesz, nie pozwalają ci na pójście tą ścieżką. Zamiast iść tą drogą wydeptaną przez ciebie, nawet zanim tu przyszedłeś, to ty idziesz z maczetą, przedzierasz się przez dżunglę, wiatr w oczy, komary cię gryzą i życie jest cierpieniem. To jest piekło. Więc dusza, wieczne niebo i piekło po śmierci, inner being, piekło tu i teraz. I tutaj ciekawostka, że wierzenia w kontekście duszy, inner being odnośnie piekła są takie same. Definicją piekła jest separacja od Boga w doktrynie katolickiej. Definicją piekła przez inner being też jest separacja od tej boskiej cząstki. Więc piekło jest po śmierci, inner being, piekło jest tu i teraz. Nie jest wieczne, bo tu i teraz też nie jest wieczne dla ciebie. I zawsze możesz zmienić zdanie. Zawsze możesz obrać kurs w stronę swojej wyspy szczęścia. Zawsze możesz wrócić na swoją drogę, którą sam wybrałeś tu przychodząc. Tu tak jeszcze na marginesie, chociaż w Biblii nie ma słowa o czyśćcu, od 1274 roku katolicyzm wierzy w czyściec. Inner being, jak i czyściec. I ostatnią różnicą, która do głowy mi przyszła i dość istotną, jest to, że dusza czeka po śmierci, czeka na rezurekcję. Bo w katolicyzmie jest wiara, że Jezus przyjdzie jeszcze raz i stworzy nowe niebo i ziemię. Inner being na nic nie czeka. Inner being jest radość, radość, radość. Teraz, 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 w każdej sekundzie. Radość tworzenia, radość z twojego tworzenia. Jak jesteś swoim inner being, zanim tu przyjdziesz, to radość na oczekiwanie kolejnego życia. Radość, radość, radość. Tam się z niczym na nic nie czeka. Nagroda w katolicyzmie jest niepewna, bo w sumie nie wiesz, jaki będzie za dostateczny i zawsze odwleczona i jest też wieczna. Nagroda w kontekście inner being jest tu, teraz, 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 teraz i zawsze możesz po nią sięgnąć. I oczywiście tutaj też, nie wiem, czy wspomniałem o tym na początku, czy nie, twoje inner being po śmierci ma bardzo wiele opcji reinkarnacji. Więc oczywiście w katolickiej duszy jest tylko jedno życie i masz tylko jeden moment, żeby się wykazać przed Bogiem. Więc jak widzisz, różnice są naprawdę diametralne i nie tylko diametralne. Nie są one tylko teoretyczne. Te różnice mają ogromny wpływ na to, jak ty widzisz siebie w tym życiu. W katolickiej duszy uwielbienie Boga i posłuszeństwo Boga, życie w zgodzie z Jego zasadami, które tak naprawdę, tak czy inaczej, stanowi człowiek, jest najważniejsze. W kontekście inner being najważniejsze jest doświadczanie. Bo nawet jak się nie radujesz w tym doświadczaniu, to ono ma swoją wartość. Bo nawet jak cierpisz, to zradasz pragnienia. I pragnienia są tym motorem ewolucji wszystkiego. To, czy sobie pozwolisz na ich manifestację i na radość w tym życiu, to już jest up to you. Natomiast wartość jest w samym doświadczaniu. Nie musisz wielbić swojego inner being, bo jak możesz wielbić siebie? Nie musisz być nic posłuszny, bo on kocha cię absolutnie bezgranicowo, absolutnie bezwarunkowo, bezgranicznie i nie ma żadnych oczekiwań od ciebie, poza tym, że jesteś, doświadczasz, zadasz pragnienia i twój inner being cię do nich prowadzi. Ale o tym będzie w innych odcinkach. Więc jak widzisz, etykietka
sama w sobie nic nie zmienia. To zrozumienie jest istotne. Więc jak tu używasz słowa dusza, to wszystko jest ok. Mam tylko nadzieję, że rozumiesz to słowo inaczej niż dusza w doktrynie katolickiej. Nazywam się Adam Aleksander, było bardzo miło Ciebie gościć. Jeżeli znajdujesz wartość w tych odcinkach, proszę polub ten materiał i subskrybuj mój kanał. Rozważ też wsparcie mojego kanału. Spotykam się online, na żywo z wspierającymi mój kanał co 2 tygodnie. Kolejne spotkanie będzie jutro w niedzielę i też dla wspierających mam specjalne odcinki z serii Precyzja. To tyle na tyle. Do zobaczenia. Pa!